Kolejny druk, projekt uchwały w trybie dwóch czytań, uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rejon cmentarza podgórskiego, projekt prezydenta miasta Krakowa, druk numer 1280, pierwsze czytanie, referuje pani prezydent. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru rejon cmentarza podgórskiego jest opracowywany w Biurze Planowania Przestrzennego w zespole pod kierunkiem pani Jolanty Czysz. Obszar planu jest o powierzchni 17,2 hektara, położony w centrum miasta wewnątrz drugiej obwodnicy, także graniczy bardzo ważnymi, istotnymi terenami, a mianowicie od południa i zachodu ze wzgórzem Lasoty. Do sporządzania planu przystąpiono zgodnie z uchwałą Rady Miasta z dnia 6 lipca 2011 roku. Projekt planu został sporządzony w celu uporządkowania procesów inwestycyjnych, które zachodziły w tej części miasta, biorąc pod uwagę ochronę jego wartości kulturowych i krajobrazowych i uwzględnienia wytycznych konserwatorskich. Projekt planu umożliwi poprawę wizerunku przestrzennego obszaru właśnie poprzez ustalenie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i między innymi wymagań wynikających z potrzeb dotyczących kształtowania przestrzeni publicznej. Projekt planu przeszedł całą procedurę określoną ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uzyskał wszystkie wymagane opinie i uzgodnienia i był wyłożony do publicznego wglądu od 7 marca do 5 kwietnia 2013 roku. Wpłynęło 28 uwag, które nie zostały uwzględnione przez prezydenta. Uwagi były bardzo różnorodne, nie będę je w chwili obecnej omawiać. Gdyby była taka potrzeba, to projektant to mówi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan Włodzimierz Pietrus. Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, ja mam prośbę o krótkie omówienie uwag, które złożyło podgórze.pl jako stowarzyszenie związane z tym obszarem. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę o odpowiedź. Proszę się przedstawić do protokołu. Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Jolanta Czysz. Jestem projektantem tego planu miejscowego sporządzanego w Biurze Planowania Przestrzennego. Ja przedstawię Państwu uwagi, które złożyło stowarzyszenie. To znaczy tak, generalnie rzecz biorąc, stowarzyszenie złożyło uwagi dotyczące między innymi tego, aby chronić zabudowę jej gabaryty oraz bryły, że tak powiem, w tym obiektów, które są położone w tym obszarze. I uwagi w tym zakresie uważamy, że są nieuwzględnione, gdyż nie wymagają uwzględnienia, ponieważ ochrona brył i gabarytu budynków odbywa się poprzez ustalenia projektu planu miejscowego. Wszelkie opinie, niezbędne opinie konserwatorskie i wytyczne konserwatorskie zostały wdrożone do projektu planu miejscowego. W związku z powyższym tutaj w tym zakresie plan miejscowy spełnia wszelkie warunki. Kolejna uwaga dotyczyła
punkcik, dotyczyła anten emitujących fale elektromagnetyczne, czyli wręcz jakby tutaj zakazu lokalizacji anten na obszarze tego sporządzonego planu miejscowego. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rozwoju i usług sieci telekomunikacyjnych plan miejscowy nie może zakazywać lokalizacji anten, natomiast w ustaleniach projektu planu miejscowego znajdują się zasady dotyczące ich lokalizacji. Kolejny tutaj problem dotyczył lokalizacji ewentualnych parkingów wielokondygnacyjnych na tym obszarze i jakby sposobu użytkowania tych parkingów. Tutaj stowarzyszenie uważa, że jakby tutaj użytkowanie tych parkingów należałoby tylko, miałoby, że tak powiem, być tylko i wyłącznie dla mieszkańców czy też użytkowników danej nieruchomości, czy też ich potrzeb własnych. Niemniej jednak tutaj plan miejscowy owszem wyznacza możliwość taką lokalizacji parkingów wielokondygnacyjnych, natomiast ich wielkość i lokalizacja będzie jakby zależała tu w tym momencie od wielkości danej inwestycji, a ponieważ jakby ten jest to obszar, na którym ma być lokalizowana zabudowa mieszkaniowa i usługowa niskiej intensywności, przypuszczalnie tutaj takich dużych obiektów parkingów wielokondygnacyjnych, no jakby raczej tego typu obiekty raczej na tym terenie nie powstaną. Niemniej jednak plan miejscowy taki sposób lokalizacji parkingów dopuszcza. Natomiast określenie w planie, kto może być użytkownikiem danej nieruchomości i obiektów na niej zlokalizowanych, no niestety nie może stanowić przedmiotu ustaleń planu miejscowego. W związku z powyższym tutaj ta uwaga też również w tym zakresie nie może być uwzględniona. Kolejna uwaga, to znaczy generalnie stowarzyszenie złożyło kilka uwag, które nie wymagają uwzględnienia, ponieważ jakby zapisy ustaleń projektu planu miejscowego już są, odzwierciedlają jakby tutaj zakres tych uwag. I na przykład tutaj uwaga dotycząca realizacji infrastruktury, możliwości realizacji infrastruktury na ulicach, placach i w podgórzach, która miałaby nie kolidować między innymi na przykład sprojektowaną czy też istniejącą zielenią. Ta uwaga nie wymaga uwzględnienia, ponieważ projekt planu miejscowego nie wskazuje konkretnych lokalizacji takiej infrastruktury, tylko projekt planu miejscowego ustala zgodnie z ustawą pewne zasady przebudowy i budowy infrastruktury technicznej. Oczywiście budowa infrastruktury technicznej odbywa się poprzez jakby z uwzględnieniem przepisów odrębnych. W związku z powyższym plan określa pewne zasady, natomiast już dalsze kolejne realizacyjne tutaj sprawy toczą się w oparciu o przepisy odrębne. W planie miejscowym tutaj stowarzyszenie też tutaj miało takie zastrzeżenie odnośnie ochrony istniejącej zieleni na przedmiotowym obszarze i jakby utrzymania tej zieleni na przykład wzdłuż ciągów komunikacyjnych. No i ta uwaga też również w tym zakresie jest nieuwzględniona, ponieważ nie wymaga uwzględnienia, ponieważ plan miejscowy na przedmiotowym obszarze dopuszcza możliwość realizacji zieleni wzdłuż ciągów komunikacyjnych i jednocześnie wprowadza zasadę ochrony istniejącej zieleni. Generalnie całej istniejącej zieleni, a no jeśli taka zieleń miałaby być likwidowana, no to oczywiście to odbywa się w oparciu o przepisy odrębne. Także tutaj w tym zakresie też plan jakby reguluje to w sposób właściwy. Kolejna uwaga dotyczyła terenu MN przez U, to jest dawnej stacji Podgórze Miasto i tutaj stowarzyszenie wnioskowało, aby obiekt tutaj tej dawnej stacji był przeznaczony na zabudowę, przeznaczony na funkcję usługową, na jakąś funkcję publiczną, na przykład dla obsługi turystycznej. Tutaj w tym zakresie uwaga jest nieuwzględniona, ponieważ no, ten obszar sporządzanego planu miejscowego
znajduje się w przeważającej części, znajduje się właściwie w większej części w terenie, zgodnie ze studium, w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, ale jakby to, ten sposób użytkowania, który, o który wnioskuje stowarzyszenie, jest możliwy w oparciu o ustalenia planu miejscowego, ponieważ oprócz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej może być również lokalizowana zabudowa usługowa na równych prawach w tym terenie. W związku z powyższym usługi mogą być realizowane. Natomiast jakby te podstawowe, to podstawowe przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zostaje tutaj utrzymane. Natomiast nie możemy tutaj reglamentować, jakiego rodzaju tutaj usługi miałyby się pojawić. W związku z powyższym zapisaliśmy to, że generalnie rzecz biorąc na tym obszarze, czyli w tym MM przez U, mogą być lokalizowane usługi wszelkiego rodzaju. Czyli taki punkt obsługi turystycznej, obsługi ruchu turystycznego jak najbardziej będzie mógł być lokalizowany. Co tutaj poza tym jeszcze? Aha, tutaj w terenie ZPM, kolejna uwaga dotyczyła budynku obecnie domu dziecka, aby tutaj stowarzyszenie wnioskuje, aby tutaj cechy tego budynku i właściwie wręcz gabaryty były chronione ustaleniami planu. I w tym zakresie uwaga jest nieuwzględniona, ponieważ nie wymaga uwzględnienia. Budynek domu dziecka nie jest ani wpisany do rejestru zabytków, ani do gminnej ewidencji zabytków, niemniej jednak on jest chroniony poprzez zapisy ustaleń planu, które mówią o zakazie wykonywania robót budowlanych innych niż remont, przebudowa i odbudowa. Czyli jakby gabaryty tego budynku będą mogły być utrzymane jak najbardziej. W związku z powyższym ten budynek, pomimo tego, że nie jest wpisany do rejestru czy też ewidencji, będzie chroniony zapisami ustaleń planu. Następna uwaga dotyczyła umożliwienia przejścia pieszego na terenie cmentarza oznaczonego symbolem ZC1. Tutaj stowarzyszenie podnosi problem przejścia pomiędzy północno-wschodnim narożnikiem nowego cmentarza podgórskiego a kamieniołomem Liban. I tutaj jakby uwaga dotyczy tego, aby umożliwić przejście piesze tutaj w tej części cmentarza. Uważamy, że i z uwagi na uważamy, że tutaj w tym jakby akurat w temacie uwaga nie musi być uwzględniona, ponieważ lokalizacja ciągu pieszych na terenie cmentarza jest możliwa, czyli jakby zapisy obecne ustaleń planu umożliwiają lokalizację tego przejścia, czyli nie ma potrzeby korekty linii rozgraniczającej cmentarza, który jakby w tych granicach, który jest wyznaczony na rysunku planu, jest wpisany również do ewidencji zabytków i podlega ochronie na mocy przepisów odrębnych. Kolejną tutaj rzeczą, jaką podnosi stowarzyszenie, jest sprawa terenu zamkniętego, oznaczonego symbolem w planie KK1. Tutaj stowarzyszenie twierdzi, że nie jest to teren zamknięty, natomiast według naszej wiedzy jest to nadal teren w rozumieniu przepisów odrębnych terenem zamkniętych i zgodnie z decyzją ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej jest obecnie terenem zamkniętym. Natomiast oczywiście czy ten teren dalej będzie w rozumieniu przepisów terenem zamkniętym, będzie zależało od decyzji o wyłączeniu go z tych terenów i taką decyzję może podjąć tylko właściwy minister. Niemniej jednak ten teren jakby może być użytkowany w sposób dotychczasowy i zresztą na tym terenie jest przeznaczony tam teren, fragment terenu również pod zieleń. W związku z powyższym jest to jakby teren zamknięty w rozumieniu przepisów odrębnych, ale jakby jest to teren jednocześnie też jakby otwarty w sensie dostępności publicznej. Dobrze. Czy coś jeszcze? To wszystko? No, stowarzyszenie, nie wiem, czy tutaj już panu radnemu wystarczą te wyjaśnienia. Wystarczy. Bo mam jeszcze dwa punkty do omówienia, ale...
Również są to uwagi nieuwzględnione, które nie wymagają uwzględnienia, czyli jakby te wnioski stowarzyszenia, tak mi się wydaje, wynikają troszkę może jakby z pewnych niedoczytania, jakby może pewnych ustaleń planu, czy też jakby braku możliwości jakby interpretacji pewnych tutaj zapisów ustaleń planu miejscowego, które już jakby zawierają te ich wnioski, postulaty, czyli jakby rozpatrują te wszystkie sprawy pozytywnie. Bardzo pięknie. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę. Dziękuję bardzo pani. Dokładnie wszystko wiemy już. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 18 czerwiec 2013 roku, godzina 15. Ostateczny termin wprowadzenia poprawek na 20 czerwca 2013 roku, godzina 15.